Dzień dobry się z Państwem. Na chwilę przejmuję kanał Kasi. Znajduję się w biurze. No i właśnie z tego biura ostatnio praktycznie nie wychodzę, bo jest strasznie dużo pracy, są awarie, no, dzieje się. Dlatego pomyślałem o tym, żeby trochę ten komfort pracy poprawić i mam kilka fajnych gadżetów, które mi przyszło i poprawiło moje stanowisko. Jest teraz dokokrzone i mi się mega podoba. Kasia troszkę mi zazdrości. Ej, to jest fajne, więc nie przedłużam. Zabieramy się za pokazanie. Postaram się Wam wstawić linki do rzeczy, które kupiłem, żebyście mogli sobie też taki setup zrobić albo zobaczyć, ile mniej więcej to kosztowało. No dobra, no i co my tu mamy? Zacznijmy sobie od ogółu. Biurko LZAP z elektrycznie sterowanym sterażem, ma pamięci i czterech ustawień, i ładowarkę USB i USB-C. To widzieliście, jak to montowałem i podepnę Wam kartę, żebyście mogli zobaczyć sobie, jak to wyglądało. Co nam dalej tu się zmieniło? Pierwszy gadżet, który był zamontowany, to samo u mnie i u Kasi, to jest ta podstawka na telefon. To jest jakiś chyba Ugreen, z tego co pamiętam, dałem to z Amazona. Następnie wleciało tutaj taka ładna podkładeczka pod klawiaturę i myszkę Silvermanki. Miała być trochę chyba bardziej szara. Jest taka troszeczkę, bym powiedział, z takim odcieniem niebieskiego, ale ja to się na kolorach nie znam. Co mamy dalej? Na podkładce mamy myszkę i klawiaturę taką niskoprofilową Della. Ja taką uwielbiam. Zazwyczaj pracowałem sobie na touchpadzie i na klawiaturze z laptopa. Teraz jak mam drugi monitor, to się przesiadłem na klawiaturę oddzielną i bardzo lubię taki ten niski profil. Fajnie tak klikają te klawisze. No właśnie. Idąc dalej, najważniejsza rozbudowa to jest taki ruchomy stojak pod laptop. On jest na takich regulowanych uchwytach. Może przy tej strony, jeśli coś będzie widać. O! I on jest obrotowy. W związku z tym może sobie go bez przenoszenia całej tej podstawy, można sobie tego laptopa obrócić. Co mamy tu dalej? Dalej mamy monitor. No i do tej pory tutaj sobie z biura przywiozłem swojego, właściwie nie swojego, tylko taty, starego Samsunga. I ten monitor jest wyprodukowany w 2007 roku i cały czas działa. To był pierwszy monitor 16:9 o takich proporcjach u nas w domu. Nie? Jaka jakość? Żadnych bad pikseli. Jedyne co mnie denerwowało to to, że tam jest matryca ten, więc te kolory takie nie do końca są, jakbym chciał. I coś tam w elektronice, jakiś tam, nie wiem, tranzystor czy coś, tak brzeczało. A jestem czuły, jak pracuję, lubię mieć ciszę, jak się muszę mocno skupić. I jak słyszę taki komar, jakby mi leciał na duchę, takie to mi to strasznie denerwowało, więc postanowiłem, że nie będę dłużej czekał, tylko wymieniam sobie ten monitor. No i właśnie. Jeśli mówimy o monitorze, to jest to Dell. To miała być taka równowaga w stosunku jakości do ceny. Kosztował chyba jakieś 1300 zł. Zaraz to sprawdzę. Jest to IPS 27 cali. Ten był 22, no ale miał większe ramki. No właśnie, a z bajerów to jest zamontowany na takim ramieniu od firmy LZAP, czyli od tej samej firmy, której jest biurko. I muszę Wam powiedzieć, że mega fajna sytuacja wynikła z tym zamówieniem tego ramienia, bo nie byłem pewny, czy ono tutaj wejdzie, ponieważ o! Zobaczcie, tak pod tym blatem, o! Tutaj widać, ten blat nie jest tak gruby jak rama. No i nie wiedziałem, czy to ramię tam wejdzie. Więc napisałem sobie na kontakt sklepu. Bardzo miła osoba odpisała, że mają tak złożony setup u siebie w sklepie i żebym podał numer telefonu, to mi wyślał zdjęcia MMS-em. No i wysłali mi zdjęcia MMS-em, pokazali, jak to można zamontować. Można zamontować to o, w taki sposób, za pomocą takiego klocka. O. A dodatkowo dostałem jeszcze kod rabatowy od osoby, która mnie obsługiwała. Czyli nie dość, że miałem 20% promocji na te ramię, bo akurat się tak trafiło, to jeszcze dostałem tam zniżkę na drogą, tam 10 czy 15 zł, ale kurczę, obsługa klienta w LZAP-ie, mega plus.
To nie jest tego film sponsorowany, a mogłoby być, naprawdę. Mega polecam meble Elzap. Mhm. I kontakt z klientem jest cacy. No dobra, to mamy monitor, mamy podstawkę pod laptopa, podstawkę pod telefon. Z rzeczy, które tu już były wcześniej, to jest głośniczek. To jest Apple... Boże, jak to się nazywa? HomePod. O, to jest HomePod Mini. To sobie zamówiłem kiedyś. Do tego mamy AirPodsy Pro, które mi naprawili. Drugi raz. Roślinki z Ikei, podstawkę, szklaneczkę z Ikei. No i wczorajszy nasz dobytek z Lidla. Figurka Funko Pop Boba Fetta. Myślę, że mega mi pasuje tutaj. No i powiem wam, że jestem mega zadowolony. Jeszcze stanę raz na tle tego zestawu. To, co jeszcze mam w planach, to jest ogarnięcie tutaj przeniesienie konsoli. Co prawda ostatnio bardzo rzadko gram, ale jak już gram, to mógłbym sobie wykorzystać ten monitor, który ma dobre odświeżenie. Więc chciałbym, żeby tutaj sobie gdzieś tam przy tym moim biureczku zamontować taki jakiś uchwyt, żeby ta konsola sobie tak o tutaj sobie wisiała. Taki mam plan. No, bo to ramię pozwala mi wyciągnąć ekran o tu na bok i wtedy tutaj, jak już będzie posprzątane, będzie mógł stać o ten dziad zapakowany w folii, czyli stelaż pod kierownicę. Tyle z planów. Wygląda mi to całkiem nieźle. Dajcie znać, co o tym sądzicie. Mi się mega dobrze pracuje. Powiem wam, że taki duży jeden monitor i ten drugi od laptopa, jak sobie tego dzielę na dwa, to tak jak naprawdę jakbym miał trzy monitory i mega mi się fajnie na tym pracuje. Jedyna różnica, że do myszki jeszcze nie jestem przyzwyczajony, czasami na zegar z tej woli, ale staram się to zmieniać trochę pozycję i jest lepiej. No, to by było na tyle. Krótki update, no, dlatego, że jesteśmy zabiegani, więc tak po prostu wyszło. Chwalcie się, jak wy pracujecie, jak wasz wygląda home office. No, jestem tego naprawdę ciekawy. Serio. Dajcie znać, jak u was się sprawdza taka robota w domowym biurze. No i cóż, pamiętajcie, żeby zostawić nam łapkę w górę, komentarz, subskrypcję i do zobaczenia.